Witajcie, to znowu ja, Góral Gra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Graveyard Keeper w kolejnym odcinku. Tak, co dziś robimy? Mamy Dzień Żmija. Skoro mamy Dzień Żmija, chodźmy do kostnicy zobaczyć, czy mamy jeszcze jakieś czaszki i tak dalej. O, mamy jakieś ciało. To się w sumie przyda. Chcę sobie siedzieć tutaj, chłopie. Mamy 4 czaszki. Czyli wyczytamy z ciebie czaszkę. Będziemy mieć 5. Przez co będziemy mogli zrobić więcej. Myślę dla żmija, krew się przyda. Tłuszcz bym wziął, bo z tłuszczu też się coś tam robiło w alchemii. I jeszcze skórę. Tak, skórę bym wziął. Weź zwłoki. Chodźmy od razu je spalić. O, trzeba będzie dobudować jeszcze te. Okej, chodźmy tutaj, zrzućmy to wszystko. Zrzućmy sól, popiół. Tutaj czaszek nie mamy, mamy krew. Krew bym mógł wziąć. Ale mamy tu jeszcze dość dużo tych, tego polano, więc wybudujmy kolejne. Można powiedzieć, że firma pogrzebowa się rozrasta. Dobrze, spal się, zbieram z ciebie co... Dobra, wpadło. To sól i popiół. Ok. Teraz co ja chciałem zrobić? Tak, to chodźmy jeszcze po te czaszki. Weźmy te czaszki, rzućmy tą krew, rzućmy tłuszcz, mięso, skórę. I myślę, że to będzie tyle. Chodźmy do żmija. Wiadomo, że pewnie dzisiaj jeszcze dla niego tej misji nie zrobimy, gdyż on tam potrzebował chyba bodajże 20... czaszki w ścianie, czaszki w kolumnie. Okej. Masz, żmiju, czaszki w kolumnie. Czy możemy z tobą jeszcze coś porozmawiać? Aha. To nic. Dobrze, czyli musimy jednak mu tutaj zrobić tak, żeby było tutaj strasznie i wtedy to będzie wszystko zaliczone. Wtedy dostaniemy pewnie ten notatnik cały i całą historię. No cóż. Troszkę nam zejdzie, bo trupy co prawda przyjeżdżają, ale niektóre ostatnio przerabiałem na zombie. Dobrze, popatrzmy tak. Patrzcie się, ile wyrosło. Aha, już nie zbieram. Dobrze, to zrzućmy tak. Zrzućmy kapustę, odpady, konopie, a też zrzućmy zboże, nasiona zostały, te nasiona tutaj. Myślę, że tyle. Thank you.
Ale będziemy mieć marchewki dla osła. A będzie przywoził ciała. Dobra, to teraz tak. Tu zrzucamy soczewicę, zrzucamy marchewkę, zrzucamy kapustę, odpady rolne. Myślę, że tyle. Nasiona. Pyk, pyk. No, chyba tyle. A, pędraki jeszcze mogłem zrzucić. To pędraki wrzucimy tutaj. Dobrze, skoro nie mamy... następny dzień będzie dzień Inkwizytora. W sumie dla Inkwizytora też nic wiele nie zrobimy. Ale następny dzień jest... potem po Inkwizytorze jest dzień Latarnika. Zobaczymy. Dobrze, to... skoro nie mam co robić, bo potrzebuję czaszek i krwi i tak dalej, to sadzimy. Jak będą nasiona konopi. Co tu my jeszcze mamy? Nasiona zboża. Zasadź. Pyk, pyk, pyk. Nasiona cebuli mam po 2 sztuki każdego rodzaju. Dobra, czyli to by było tyle. Ok. Przyjęło ciało, ale ciało niech tam siedzi. Mi się już do ciała nie śpieszy. Chcę najpierw zobaczyć, jak tam nasze winogronka. Tak, są do zebrania. Skrzyneczka, zrzucamy nasionka. Więcej nie ma. Zrzućmy tu jeszcze te odpady rolne. Zasadź, zasadź, zasadź. Mamy jeszcze coś do zasadzenia? Nie mamy nic. Niestety, niestety. No, 3 grządki żeśmy zasadzili. Chcielibyśmy więcej, trzeba by kupić u kupca bodajże, ale u kupca, jak wiecie, dość dużo to kosztuje. A czekajcie, sprawdzę sobie muzykę, bo gdzieś ustawię sobie może na 60, bo gdzieś mi w słuchawkach bardzo głośno gra. Aha, nie mamy, dobra, nie mamy zwłok. Chodź, pokaż się, gościu. Brzydki jesteś. Brzydkie ciało. A za mało energii. Co my mamy ze sobą? Mikstura energetyczna. Dobra. Pracujemy dalej. Co bym wziął? Czaszkę bym wziął, potrzebuję dla żmija. Mięso. Bo sprzedajemy karczmiarzowi. Skórę, bo można z tego robić papier. W sumie może tyle. Dobra, gościu, ty będziesz do spalenia. Ja cię tylko położę i będziemy czekać na następne ciała.
Ile tu jest? 5 marchewek, czyli osioł przywiezie tylko jeszcze jedno ciało. Co ja teraz chciałem? Coś chciałem, tylko kurde, nie wiem. Czekajcie, bo wyleciało mi z głowy. Bodajże chciałem zobaczyć na krew. A tak. Aha, czyli mamy 3 mięsa, czaszkę, skóry. No trochę tego mamy. Dobrze, no skoro tu już jesteśmy, przejdźmy sobie tym skrótem, można powiedzieć. Bo zebraliśmy winogrona. Zobaczymy, zrzucimy do skrzynki, zobaczymy, może się uda coś zrobić. Zrzućmy to i zrzućmy to. Ok. Ile mamy? 14, 19, 17. Czyli można coś wykonać. O. Czyli jest 100% na to, że wyjdzie. Po co ja poszłem tam do tego? Nie wiem. Wykonaj. Na razie z tego co wiem, to nie potrzeba nam. Czyli jest 0% na to, żeby wyszło. Czyli wyjdzie tak, tak wyjdzie brązowe. No dobrze, no ale wiecie, wiem, że może to jest marnotrawstwo, tak? Ale póki jeszcze się nie dorobiłem jakiejś tam kasy, to ja mam 12. Ostatnio mieliśmy 62 bodajże. No ale kupiliśmy to pozwolenie na handel. Właśnie, a co do tego pozwolenia na handel? Mamy wybudowany tutaj dźwig, wykonaj. Aha, właśnie, przejrzyjmy tutaj. Skrzynia z warzywami, czyli to jest cebula, soczewica, dynia, cebula, soczewica, dynia. Aha, czyli to są tylko srebrne i złote wartości. Potem jest pudełko z towarami. Czyli mogę wykonać, aha, czyli musiałbym mieć opół i musiałbym mieć gwoździe. To wiecie co, myślę, że to jest bardzo do wykonania, bo gwoździe się szybko robi. Nie wiem jak za to płacą, ale no, gliniane miski, no to już trzeba gwoździe, opół. Dziwnie jedna rzecz, że mi się wydawało kiedyś, że tam można było robić więcej tych skrzyń chyba z warzywami, a tu jest tylko soczewica, cebula i dynia bodajże. Aha, nie mam energii, no to dwie potki idą. Dobra, narobiliśmy trochę opołu. Mam nadzieję, że mam. Czekajcie, nie wiem ile idzie na... ile idzie na te gwoździe? 64, aha. 64 idzie na... czyli to jakby... no niecałe 8 sztabek. Dobra, zróbmy dwa razy. Zrobimy dwie skrzynki, żeby już było na dla kupca.
Okej, okay, pojechał na dół. Teraz sobie idziemy tutaj i patrzcie się. I teraz tak. Weź. I tu jest miejsce na... Właśnie, na zombiaka. Kolejnego. Umieść. Buduj. Aha, paleta. Ale żeby mieć jeszcze jedną paletę, potrzebuję sławę. Aha, właśnie. Srebrne skrzynie, złote skrzynie, pudełka z towarami. Aha, czyli za pudełko z towarami jest 15. No to myślę, że to się opłaca, tylko że trzeba było mieć tak, dużo drewna. A po co ja żem tutaj wyszedł w ogóle? Co ja mam przy sobie? No nic specjalnego. To się właśnie zostało, ale 15, a tam było 10 za srebrną skrzynię, czyli jeżeli zrobię skrzynię ze srebrnymi, no to nie, no to się w ogóle nie opłaca. No to opłaca się bardziej robić właśnie. Dobra, chodźmy spać. Wiecie co ja bym zrobił? Ja bym zrobił tak. Użyj kopalnia. Zastanawiam się, jeżeli oni mi kopią. Zombiaki mi kopią przecież tutaj ten. Weź, a czemu weź? Nie rozumiem. A wiem. Czekajcie. Tak. Teraz już rozumiem. I teraz z tego mogę przerabiać na rudę żelaza, którą mogę sobie przenieść do domu. Tak jest. I teraz będę mieć pustą paletę na rudę żelaza. Czyli jednak trzeba tu się pojawiać od czasu do czasu. Ok, przenieśmy się tak, ukochany dom. Piec. Dobra, wrzuciliśmy. Kamień się jeszcze ładuje. Sprawdźmy w postaciach astrologów. Zostać przebaczenie wdzięczki. Mi się wydaje, że to będzie trzeba poczekać na Dzień Wdzięczki, tylko Dzień Wdzięczki jest właśnie za dwa dni. No ale to zobaczymy, co jak. A co tu robić? No.
No do kościoła nic za bardzo nie zrobię. Kamienia nie mam. Grzyby mogę pozbierać. A chcę się jeszcze przenieść do tego. Chcę się przenieść jeszcze do tego astrologa, bo jak dobrze wiecie, on tam ma. O, przyniósł. Dobra, to sobie porozrzucamy, ok. Potem zrobimy z tego użytek latarnię. Rozmawiaj. Aha, czyli rozmawiaj i handluj. Czyli nie ma żadnej rozmowy. Rozmawiaj, handluj. Co masz ciekawego, gościu? Masz filet z ryby niebieskiej, ale srebrny. Znakomita wędka. No niestety też mam taką. Dobrze, czyli mi się wydaje, że trzeba będzie czekać na kolejny dzień, więc wiecie co, ja tak, wrócę do domu. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Według mnie to jest na tej zasadzie po prostu, że no... A właśnie, czekajcie. Gdzieś tu był ten gościu z miodem, to nie tu. Chyba tutaj było, jest. Pszczoły bym chciał kupić. 10 jest potrzebnych. 17,6. A wezmę. Proszę bardzo. Okej. Mogę się tepnąć. Ale tam jeszcze było coś potrzebne, chyba opół czy coś. Dobrze. Nie zabierając kwestii. Wytłumaczę wam tak. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Myślałem, że zrobię więcej, ale okazuje się po prostu, że no niestety dni w kalendarzu, tak jak mówię, nie pozwalają na to, żeby się, nie wiem, przesuwać szybciej albo coś. Po prostu dzień mija za dniem i tyle. Nie ma czegoś takiego jak przesuwanie dni. Więc myślę, że tak. Ja sobie po nagraniu zagram jeszcze ten dzień z mszą. Dzięki temu może zbuduję jakiś ul, coś zrobię, odprawię mszę i tak dalej. Poza nagraniem, bo już sobie wiecie, jak to wygląda i tak dalej, więc dostanę pewnie jakąś wiarę, jakąś kasę i tak dalej ze skarbonki. I widzimy się w kolejnym dniu, jeżeli będzie dzień wdzięczki. I pójdziemy tam, bo ona już będzie po tej wizycie w tym zamku, gdzie poszła z tą Alicją, czy jak ona się tam nazywa, córka tego farmera. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Czekajcie na więcej. Pozdro z gór. Trzymajcie się, cześć.